No halo! Witam, witam, witam serdecznie. Ło, już za dyma? Kurde, zamówiłem jak to się gra. Czekaj, tu będzie przechodził. Kurde, goście, normalnie platuszkę dostanie. Kurde, nie macie, nie masz grania tu w tym magazynie. Pod niczym. Siema, siema, w następnym odcinku. Nie pamiętam. Aha, o ten most wodzony ostatnio był, czekajcie. Kurde, gościu, co mi tam strzela z góry? Tu możemy wsiąść? Nie, nie możemy. No, był ten mościk zwodzony, mamy snajperkę pod szósteczką, tylko nie mamy ammo, więc nie będę używał. Ale ciśniemy dalej. Wow! Ty, gościu! O kurde. Bierze kupę. Gościu, giniesz, patego. O kurde, granat! Zaczyna się. Wszyscy z granatami chodzą, z bazułkami. Czekaj. Dobra, już zostanę przy tej śrutówce. Dobra. I teraz ty. Nie. Żadnego granata nie rzucasz. Dobra, kozak jest. O kurde. Ta gra kocha mnie trollować, nie? Spierdalaj z tym granatem. Kto rzuca w ogóle tym granatem? Kurde, gościu! Wziął mnie zaskoczenia. Gdzie jest następny jakiś? O kurde! O kurde! Nie, no sami widzicie, to jest najłatwiejszy poziom trudności, ja tu ginę. Jak ostatni nubek. Gdzie jesteś, gościu? Gościu, normalnie nie masz. Jak on przez te schody trafia mnie? Kurka, rurka, no. Gdzie są jakieś medyka? Gościu! Aj! Dobra. Gościu, gdzie z góry? Tutaj normalnie, pa. Dałeś od góry, z góry na dół, dostałeś ciosy. Max aż zaczął ten kuleć. On nie ma żadnych medykamentów? Znowu gdzieś na ścianie ja nie widzę? Może tutaj? Może płyty nie ma? Jest, jakiś jeden. Dobra, git. Ty, a może płyty nie ma? Nie no, płyta jest. Dawaj, z góry tu schodzimy normalnie. Drzwi się otworzyły. Kurde. Czekajcie, zdigla mu. One tap. Nie, to Beretta jest, digl jest tu. Headshot. Dobra, normalnie. Może nie one tap, tylko magazine tap to był. Nowa nazwa. Magazine Tap to się będzie nazywać. O, a tu coś ukryte, znajdźki są. Dobra, nice. Dobra, tego potrzebujemy, medykamentów jak najwięcej. Dobra, tutaj, tutaj. I gdzie dalej? Tu przeszliśmy. Tu nic nie widzę. Nic nie widzę. Tam, o dobra, tam są drzwi. To czekajcie. Dobra, tędy. Zamotałem. Normalnie wpad tu robimy. Siema, kurde, panowie. O kurde, nie. O kurde, gościu. Dobra, on podjechał do nas. Chyba musimy wskoczyć tu normalnie. Dobra. O, sniperka. Nice, zaczekajcie. Chyba wiem, co tu będzie trzeba robić. Dobra. One tapy będziemy rozdawać. Zobaczcie to, co tu się będzie działo. Kurde, grafika jak w Stern Call of Duty. O kurde, podę. Pod E jest ten. Pod E jest... O, jak jakiś Elite Sniper. Nice, to mi się podoba. Patrzcie, headshot. No i nice. Tu kozak, czekajcie tam jeszcze.
Kurde. Nawet się ten trzęsie celownik, kurde. No nie, jestem słaby. No nie, trzeba czytać. Dobra, trafię. Nice. Dobra, wejdziemy sobie tutaj, weźmiemy sobie ammo. Tu wydaje mi się, znaczy spoko taka opcja. Takiego podnośnika, tylko wydaje mi się, że to takie troszkę sztucznie przedłużone jest po prostu. Nice, sniperka. O kurde. Dobra, jestem zjebany. Dobra. Dobra, następny ty. Aha, no dobra, okej, okay. Może też tak być. Będę zapisywał, bo nie chcę, żeby się coś zjebało. Dobra, tu sobie przypuścimy. Idziemy dalej. Rozglądamy się naszym maksymalnym okiem. Kurwa! Chyba do końca, jak pójdziemy sobie po ammo. A to hałasuje gówno. No nie, tutaj rip słuchawki są. Tak mi się wydaje. O kurde. Gościu, nie masz grania tu w tych hangarach. No i siema. Snajperka jest OP, nie? Chyba tam musimy. A możemy zbugować tą gierkę trochę? Czekajcie. Może to wytnę. Nie, tam jeszcze ten ściana jest. Żebym nie robił takich akcji. O kurde. Dobra, nie bawimy się. Chciałem tutaj tam na sprytnego. To niezłe bloki. Dobra, saving. Przykut. Są pilsy. A mamy w ogóle skąd. Dobra, i do przodu i będziemy chyba w domu. Tu nawet są ten, po nabojach. Ajaj. Cholera. Dobra, nice. My też dostaliśmy kulkę. Ajaj. Nice. Dobra. Widzicie? Grało się w Sniper Elite. Nie ze mną te numery. Ale nie tykaj Lolitki, choć bardzo tego chciała. Dobra, do deserta. Wydaje mi się, że musimy zejść na dół. Chyba. No, ja nie będę komentował. I tutaj. O kurczę. Boho. Dobra, ogarniemy to, patrzcie. Nice. Tam są jakieś znajdźki. To jak tutaj? Jak tam weź, kurczę. Kurde, Max, weź, pajacujesz tutaj niesamowicie. Dobra, nice. To był one tap akurat. O, to mi się wydaje, że dopiero tutaj przyjdziemy później. W sensie jak wyjdziemy stąd pewnie. Kurde! No masz rację, rozwaliliśmy frajera. Znalazłem statek Borisa Dime.
No to niezły statek. Jeszcze tu jest. Kurde, chciałem mieć więcej amunicji w tej snajperce. Kurczę, gdzie mam iść? Bo ta sniperka jest kozak o tyle, że bierze na hita, nie? No jak to snajperka? Gdzie teraz? Ej, gdzie teraz? Dźwięk wody jest, ale ona się nie wylewa. Nie wiem, czy tutaj jakoś mamy? Ciężko mi powiedzieć, czy w tamtym pomieszczeniu? A, chyba wiem, o co mamy zrobić. Taka ala łamigłówka. Tu. Tak, czy nie? A, dobra. No, nigdy bym się nie domyślił ogólnie. Jakiś chłop wybiegł. Ajajaj. Nie, za dużo hapsów. Kurczę, gościu. Headshota chyba dostaliśmy. Kurde, pies się tutaj mi rozpycha. Nie no, kurczę, panowie. Patrzcie tu. Patrzcie, jak Matrix się zrobimy. No i tyle, nie? Bomba na banie, kończymy balet. Max, ty jesteś... Kurwa, Max. Ciężką postacią jesteś, nie? Wyglądasz, jakbyś z mafii był wyjęty. Z tej gry. Środki antydepresyjne. Bardzo już dawno zajęła się burtami frachtowca. Boris Dime zapewne był na pokładzie. Musiałem wykończyć połowę jego załogi, żeby dostać się do trapu. Broń leżała pewnie w ładowni. Max robi trap. Ze szczurami i brudną wodą. I idzie na trap house. O kurde. Dobrze, że strzela aż tam, gdzie mnie nie ma. Normalnie, gościu. Połowę załogi, my żeśmy połowę populacji tego miasta już wybili. Co chłop gada w ogóle? Ten strzela w ogóle jeszcze nas nie widząc. O kurde, Max. Chłop biegnie normalnie, pistol do przodu wyjęty. O kurde. O, już na dole. Nie. Już mnie, kurde, zasmydziało. Kościu! One tap, Max. One tap, patrzcie. Dobra, jestem chujowy. Dobra, nice. Ogarnięte. Dawaj mi shotguna. I brzusio. A dobra, no rozumiem. Nie może być za łatwo, nie? Że patrz na hita. Wow! Przeleciało przez ten. O kurde. Chyba się sam rozjebał. Czy telefon tu gdzieś? Angie, powiedz mi, ile zapłaciłeś Borysowi? Pewnie nie było tego mało. Max Payne? Bystry jesteś. Już po tobie śmieciu. Śmieć? Nie mylisz mnie z Borysem? Ale masz rację, musimy się niedługo spotkać i pogadać. Ty suki. Wkurzanie Punchinello było niebezpieczne, ale gdy ktoś się wścieka, zaczyna popełniać błędy. Wiem coś o tym. Chciałem wkurzyć Punchinello na tyle, żeby się potknął.
najlepiej wpadając wprost do swojego grobu. Max, jakie puncze tu wali. Dobra, saving. Normalnie płyniemy parostatkiem w rejs, gościu. O kurde. Kurde, ale tu ciasno jest. Dobra. Patrzcie to. IQ 1000, patrzcie. Kurde, chłopy. Masz grzyby i granat tam. Masz tam, gość. Kurde, gościu, normalnie kopy będziesz zała, odbijam ten. Odbijam strzały tą baseballem. Pozdrów ode mnie diabła. Starego sobie pozdrów, gościu. Dobra, dwóch już leży. Pewnie ten biały jest jakimś bossem, którego nie da się zabić. Dobra, Krzysio. Dostał? Spadaj z tymi granatami, gość. Co? No dobra, i co teraz? Tak, to jest kolejny z tych bossów, co chłop w koszulce basketbalowej chodzi i przyjmuje strzały z shotguna na klatkę. No chłop normalnie nic sobie z tego nie robi. Kurwa mać. No jest zwała jest skręcona, nie? Ty gierce. No chłop przyjmuje strzały w oko i nic mu się nie dzieje. No a teraz? Nie, no kurde, to jest jak jakiś boss w Dark Soulsach. No nie wiem, z dzieciaka chyba człowiek miał jakoś więcej takiego zapału grać w takie gierki. Gościu. Nie wiem, łap te granaty tam. A stoisz, rozumiem. Koleś z Afganistanu wrócił. Granaty wpychające koło niego? Pff, gościu. Easy. Umiesz sobie radzić. To ci trzeba przyjść. Mówi Władimir. Bierz broń i amunicję, jaką chcesz. Spotkajmy się potem na mostku. O kurde, to mi się coś nie podoba, wam powiem. Tu jest taki zapas. Jak tu jest taki zapas amunicji, to tu będzie zadyma. Co, mam wracać? Dobra. Masz wszystko, czego ci potrzeba. Owszem. Jestem twoim dłużnikiem, jeśli czegoś potrzebujesz. To moja sprawa. Gdy skończę z Punchinello, nie będzie już nikomu sprawiał kłopotów. Jasna sprawa. Jeśli znajdziesz się w opałach, wystarczy, że zagwiżdżę. To może być początek pięknej przyjaźni. Naprawdę jara cię taka filmowa gadka? Ci
zimny dzień w piekle, gaszenie ognia benzyną. Nawet z takimi giwerami nie dostałbym Punchinello w jego willi. Miałem tylko nadzieję, że będzie chciał mnie zobaczyć błagającego na kolanach o życie. Mówi Max Payne. Chcę się dogadać. Payne, już po tobie. Wszyscy mi to mówią. Mam twój statek i ładunek. Chcę się z tobą spotkać. Musisz się trochę wysilić. Znasz moją restaurację? Tak, znam. Za godzinę. Knajpa Punchinello widziała już lepsze czasy. Śnieg sypał niczym popiół ze spalonego nieba, ale to było na zewnątrz. Jednak w restauracji też miało się zrobić gorąco. Wiedziałem, że wiele oczekuję, licząc na pojawienie się Punchinello, ale nadzieja nie jest grzechem. No dobra, ja to sejwuję. Dzięki za oglądanko i trzymajcie się. Siema.